Witam serdecznie. Na początek krótka historia. Rok 2012. Stany Zjednoczone cieszą się nowym Mondeo. U nich to się nazywa Fusion. Europa czeka. Rok 2013. Chińczycy cieszą się nowym Mondeo. U nich to się nazywa Mondeo. Europa czeka. Rok 2014. Klienci pod koniec roku mogą wreszcie, poznali ceny i mogą wreszcie składać zamówienie na nowego Mondeo, ale dostawa dopiero w 2015 roku. I wreszcie styczeń 2015. Pierwsi klienci pewnie już odbierają samochody, tymczasem dziennikarze wciąż czekają, dlatego że z tego co wiem, do parku prasowego te samochody dojadą dopiero w okolicach marca. A wy wciąż mnie pytacie, kiedy będzie wreszcie test nowego Mondeo. Postanowiłem więc wziąć sprawy w swoje ręce i zadzwoniłem do największej grupy dealerskiej w Polsce, czyli do PGD, a konkretnie do salonu Eurocar, naszego krakowskiego dealera Forda, i poprosiłem o użyczenie samochodu na weekend. Co też zrobili, za co wypada w tym momencie podziękować. A teraz zapraszam na nasz krótki weekendowy test. Ponownie witam następnego dnia i zaczynamy od stylistyki, czyli od czegoś, co się zmieniło w dużym stopniu, co przyciąga uwagę i co niewątpliwie się udało. Oczywiście oceniając z wyglądu teraz ten samochód, zapomnijcie o tym, że nasza testowa wersja jest wyposażona w 16-calowe felgi, dlatego że one trochę psują ogólny wizerunek, ale i tak popatrzcie na ten przód. Zwróćcie uwagę szczególnie na te przetłoczenie na masce. Ten samochód, niezależnie od tego, czy tu będzie diesel, czy benzyna, czy nawet może w przyszłości jednolitrowy silnik, on zawsze wygląda, jakby miał pod maską 500 koni. Do tego jeszcze ten przód a la Aston Martin, te bardzo ładnie narysowane światła, to wszystko naprawdę wygląda fantastycznie. I tu chciałbym nawiązać do anegdotki, którą opowiadałem przy okazji testu Forda Focusa po faceliftingu. Wygląda na to, że Franek, który przy faceliftingu Focusa zapił i nie narysował do końca tyłu, wciąż utrzymał swoją posadę, dlatego że tak jak przód zmienił się fantastycznie, tak z tyłu tych zmian, szczerze powiedziawszy, za wiele nie ma. Zresztą można to powiedzieć o całej linii nadwozia tego samochodu, dlatego że z zewnątrz, jak popatrzymy na auto, nie dostrzegając szczegółów, tylko na ogólną linię, to bez dwóch zdań widzimy, że jest to Ford Mondeo. I to jest moim zdaniem dobra wiadomość, dlatego że tutaj Ford kontynuuje swoją jakby tradycję swojego bestsellera Mondeo. Każdy rozpoznaje na ulicy i myślę, że to, że on nie poszedł w jakąś totalnie odjechaną stronę, tylko pozostał wciąż sobą, jest dobrą informacją. Podobnie jak w poprzednich generacjach, Ford kontynuuje tradycję oferowania Mondeo w trzech wersjach nadwoziowych, a więc Mondeo dostępny jest jako sedan, jako bardzo praktyczna wersja liftback i jako jeszcze bardziej praktyczna wersja kombi. I tu jest jedna z różnic, które dzielą Mondeo od Passata, dlatego że Passat jest dostępny albo w wersji sedan, albo w wersji kombi. Nie ma tej bardzo praktycznej, pośredniej wersji, czyli liftback, którą Ford, nie wiedzieć czemu, nazywa hatchbackiem. Silników do wyboru mamy mnóstwo i to jeszcze nie jest ostatnie słowo Forda, bo obecnie na palecie silników brakuje litrowej jednostki EcoBoost. Teraz paletę benzynowych silników otwiera 1,5-litrowa jednostka, która ma 160 koni. Wyżej w hierarchii stoi 2-litrowa o mocy 203 koni i najwyżej 240-konna jednostka 2.0 EcoBoost. Jest też wersja hybrydowa, która łączy silnik spalinowy, 2-litrowy i dwa silniki elektryczne i obowiązkowo skrzynie CVT i taki zestaw daje 187 koni mechanicznych. I tu jeszcze uwaga, ciekawostka, sedan jest dostępny tylko w wersji hybrydowej, a hybryda jest dostępna tylko w wersji sedan. Dlaczego tak jest? No prawdopodobnie dlatego, że baterie zajmują trochę miejsca, dlatego Ford postanowił, że zaoferuje hybrydę tylko dla osób, którym tak bardzo na praktyczności nie zależy, a do takich osób na pewno nie można zaliczyć klientów kupujących liftbacka, ani tych tym bardziej, którzy kupują kombi, a więc pozostał im tylko sedan. Sedan, który daje relatywnie niewielką pojemność bagażnika właśnie przez te baterie, zaledwie 383 litry. Porównując z pojemnością sedana w Passacie,
203 litry mniej. Miłośnicy diesli mają do wyboru cztery jednostki. 1.6 TDCi, który ma 115 koni. I od razu pytanie, dlaczego nie 1.5 TDCi 120 koni dostępny w poliftingowym Fordzie Focusie? Nie bardzo to rozumiem, ale tak już jest. Jest też odmiana 1.6 Econetic, która ma te same 115 koni, ale jest znacznie bardziej oszczędna. No i dwie odmiany silnika 2.0 TDCi, które mogą mieć albo 150 koni, jak w testowanym przez nas samochodzie, albo 180 koni. Ta 150-konna odmiana napędza oczywiście przednie koła za pośrednictwem albo automatycznej skrzyni biegów Power Shift, albo za pośrednictwem sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów, jak w naszym przypadku. I w naszym przypadku potrafi się rozpędzać, zdaniem producenta, do 210 km na godzinę, a do setki czekamy, zdaniem producenta, 9,4 sekundy. Natomiast jeśli chodzi o spalanie, to podobno w trasie ten samochód ma spalić 4,5 litra na 100 km, a w mieście 5,3. Przy 62-litrowym zbiorniku paliwa oznacza to zasięg powyżej 1200 km, ale jeszcze nie zdążyłem zrobić testu przyspieszenia, ale zrobiłem już test spalania. I szczerze powiedziawszy, tych optymistycznych prognoz nie potwierdza. Warto też wspomnieć o Easy Fuel, czyli patencie Forda na łatwe tankowanie. Test dwumetrowca zacząłbym od pochwały dla foteli, dlatego że fotele Ford nazywa wielokonturowymi. I to nie dlatego, że one mają jakoś specjalnie dużo regulacji. Można by powiedzieć, że mają takie podstawowe, typowe dla tego segmentu, a więc elektryczna regulacja. Tu mamy, prawda, elektrycznie regulowany osobno przód, osobno tył. To jest przyjemna rzecz. Tu mamy regulację, ale dwupłaszczyznową, tylko odcinka lędźwiowego. Ale tu nawet nie chodzi o to, ile elementów tego fotela się rusza, tylko to, co czujemy, kiedy w nim siądziemy. I okazuje się, że no, pomijając to, że on jest dosyć krótki, to jest wada, że on jest niezwykle wygodny i ta chyba jego wielokonturowość wynika z tego, że po prostu jest to dobrze dopasowane do pleców i to, jak widać, także dwumetrowca. Warto też pochwalić, że da się wyregulować zagłówek tak, że również i wysoka osoba nie będzie miała problemu. No i teraz tak, nad głową mamy ze trzy palce wolnej przestrzeni, na kolana miejsca również nie brakuje, kierownicę regulujemy oczywiście w dwóch płaszczyznach, regulujemy w całkiem dużym zakresie, zajęcie miejsca generalnie nie stanowi problemu. Teraz zobaczmy, proszę bardzo, bez problemu wszystko jest na swoim miejscu. No i zobaczmy, jak to wygląda w przypadku Forda Mondeo. Można by powiedzieć, że na długość miejsca jest tak w sam raz, ale gdyby zabrakło mi 1 cm choćby, to wtedy miałbym problem taki, że tutaj fotel przede mną ma oczywiście taki kształt, który pozwala tam gdzieś włożyć kolana, ale dla dwumetrowca to już niestety jest za mało i tutaj ta krawędź jest bardzo twarda. Nad głową natomiast miejsca jest, no powiedziałbym, że tak zupełnie się nie wyprostuje. Jak się delikatnie zgarbię, mogę udawać, że jadę i nic mi nie przeszkadza, ale nad głową nie ma miejsca praktycznie zbędnego, więc powiedziałbym, że zaliczony, ale tak na wcisk. Na pewno nie tak, jak to było w Passacie, gdzie siedziałem. Bez problemu się mieściłem i na długość, i na wysokość. Teraz przesiadam się na prawą stronę. Widzimy tu całkiem skromnie wyglądający tunel środkowy i tutaj ta dobra wiadomość akurat w porównaniu do Passata, który, jeśli dobrze pamiętam, ma bardzo duży ten tunel, więc tutaj piąta osoba będzie bardziej komfortowo podróżowała. Mamy tu też nawiew na tylną kanapę, ale jest to nawiew taki, jak widać, bez żadnych regulacji. Przypomnę, że Passat nawet w podstawowej wersji wyposażenia ma tutaj trzystrefową klimatyzację, więc to jest też jakaś tam różnica warta zauważenia. No i jeśli chodzi o praktyczność, to tu mamy kieszonkę jedną, kieszonkę drugą, taką podobnie jak z przodu, troszkę nieokreślonego kształtu kieszeń na różne przedmioty w drzwiach. Oczywiście mamy też podłokietnik, tutaj włożymy kubeczki, tutaj
tutaj, o jest, tutaj schowamy jakieś nasze drobiazgi, no a tu mamy również przejście na przewożenie nart. Także jest to wszystko na miejscu, nad głową również mamy światło osobne dla pasażerów podróżujących z tyłu. Także nie jest źle, troszkę zabrakło miejsca na nogi nad głową, ale to nie dlatego wcale zabrakło, że go naprawdę brakuje, tylko bardziej dlatego, że jeśli popatrzymy na milimetry, dokładnie obserwując różnicę w wymiarach pomiędzy Passatem a Mondeo, to okazuje się, że to jest różnica paru milimetrów i to nie wiem, czy nie na korzyść Forda Mondeo. Musiałbym to sprawdzić, ale pamiętam, że to jest niemal to samo. Tymczasem w praktyce okazuje się, że to niestety nie jest to samo. No i teraz bagażnik, czyli rzecz najważniejsza w każdym kombi. Zacznijmy jednak od paru słów krytyki, jeśli chodzi o klapę bagażnika. Otóż jest to dosyć kapryśna pani, którą należy odprowadzić do domu. Zawsze. Zawsze. O! Teraz, jak widać, klapa nie ma zamiaru się otwierać sama, tylko trzeba ją podnieść aż do końca. Nie wiem dlaczego, być może to jest przypadłość akurat naszego testowego egzemplarza. Mam nadzieję, że wszystkie samochody takiego problemu nie mają, bo nie ukrywam, że jest to dosyć denerwujące. Otwierasz, popychasz do góry, stoi, czeka. Dobra, zapraszam do środka, a tu mamy 500 litrów pojemności bagażnika i to jest zła wiadomość, dlatego że wcześniej było więcej, w zależności od tego, czy to było koło dojazdowe, czy pełnowymiarowe, było albo 37 litrów więcej, albo 49 litrów więcej, nie porównując już do Volkswagena Passata, który w wersji kombi daje 650 litrów, a więc to już jest przepaść 150 litrów różnicy. Oczywiście ten samochód jest znacznie ładniejszy, zgrabniejszy, nie trzeba na niego 100 razy patrzeć, aby się przyzwyczaić, od razu się podoba, no ale 150 litrów to jest zawsze coś. Mamy tu też podnoszoną oczywiście podłogę, można ją złożyć w ten sposób. W sumie to nie wiadomo po co, bo tutaj nie wiem, chyba że perkusista będzie jeździł, będzie mógł tutaj talerze swoje przewozić. No możemy to w ten sposób dostać się do trójkąta i tutaj lejka. Poza tym nie ma tutaj się do czego dostać, bo jeśli chcemy wyciągnąć koło dojazdowe, które tutaj jest pod tą pianką, to i tak musimy tą podłogę wyciągnąć w całości. Możemy też odruchowo zrobić to, co zrobiło już parę osób przede mną. I tu uwaga. Tutaj mamy ryski. Te ryski już tu były. Mianowicie podnieść podłogę o w ten sposób. Ona się wtedy nawet zaklinuje. Tylko że zaklinuje się rysując plastiki po bokach, więc to był chyba wypadek troszkę przy pracy, że tak im wyszło. Poza tym, jeśli chodzi o praktyczność, mamy tu, proszę bardzo, taką kieszonkę po lewej stronie, po prawej stronie, tutaj po lewej mamy dodatkowo jeszcze taki elastyczny pasek, którym, jak widać, przechowuje się gaśnice. No, mamy też roletę, która ładnie jeździ na prowadnicach, łatwo ją zwinąć, rozwinąć, wszystko jest w porządku. Mamy też wyjście 12 V. Mamy też dwa haczyki, chociaż uważam, że są dosyć mało praktyczne, bo są takie malutkie i szczerze powiedziawszy zamarznięte ręce w zimie, prawda, i kilka siatek i spróbuj tu panie trafić tymi siateczkami na ten haczyk, raczej będzie to dosyć trudno. Oczywiście możemy te towary nasze przewozić inaczej, zwyczajnie dokupując siateczkę i tutaj są odpowiednie zaczepy, rozciągamy siatkę i wszystko jest ok. Wspomnijmy też o oświetleniu. Oświetlenie wygląda na to, że jest LED-owe, więc jest dobrze. I teraz może złóżmy oparcie tylnej kanapy i od razu może wspomnijmy o pasach. Pasach, które na skrajnych dwóch siedzeniach z tyłu na kanapie są pasami nadmuchiwanymi po raz pierwszy w tym segmencie, bo wcześniej była S-ka Mercedes, oferowała tego typu rozwiązanie. Teraz to jest dostępne w Fordzie Mondeo, czyli w razie wypadku te pasy się nadmuchują w ten sposób, zmniejszając ryzyko obrażeń pasażerów właśnie jedących z tyłu. I teraz składamy oparcia tylnej kanapy. Jak widać, składamy od razu uzyskując płaską podłogę, zero przeskoków, zero jakichś przechyleń. I jeszcze jedna dobra wiadomość, a mianowicie taka, że po wyciągnięciu rolety mamy gdzie ją schować. Oczywiście możemy ją o tak na leniwca rzucić i też może być, ale jeśli chcemy to zrobić porządnie, to wtedy podnosimy podłogę i tu znajdujemy dokładnie na tej wytłoczce miejsce. Nie jest tu łatwo operować, bo niestety, popatrzcie tutaj, jest dosyć spora odległość pomiędzy tym użytecznym fragmentem bagażnika a zderzakiem. Efekt jest taki, że żeby sięgnąć gdziekolwiek dalej, no ryzykuję, że moje spodnie niedługo będą wyglądać dokładnie tak samo jak zderzak, czyli będą brudne. Ale wracając tutaj, proszę bardzo,
pomyślane zostało miejsce, gdzie możemy złożyć, czy schować po wyciągnięciu roletę z bagażnika i to jest świetna wiadomość i w ten sposób uzyskujemy 1605 litrów pojemności bagażnika i to jest z kolei zła wiadomość, dlatego że ten sam samochód w poprzedniej generacji miał 1730 litrów. Mieliśmy szczęście, akurat obok przyjeżdżało Mondeo poprzedniej, czwartej generacji, też w wersji kombi, więc z właścicielem ustaliliśmy, że pokażemy Wam te dwa bagażniki w praktyce, a więc przed chwilą widzieliście wersję, generację piątą i te 500 litrów pojemności bagażnika, a tu widzicie poprzednią, czwartą generację, która jest no, już na pierwszy rzut oka dużo bardziej pojemna i szersza z wyglądu i no, myślę, że liczby mówią same za siebie, bo tu jest kilkadziesiąt litrów różnicy, ale też kiedy rzucimy okiem, widać, że różnica jest i to niestety nie na korzyść najnowszej generacji. Kiedy zobaczyliśmy ten samochód po raz pierwszy w Detroit w 2012 roku, to wszyscy byli oczywiście totalnie zachwyceni tym, jak ten samochód wygląda z zewnątrz, natomiast wszyscy jednocześnie krytykowali też to, jak ten samochód wygląda w środku. Zarówno jeśli chodzi o projekt ogólny tego samochodu, jak i o dobór materiałów wykończeniowych, który no, nie należał do zbyt, powiedzmy, wysublimowanych, ale na rynek amerykański to powinno wystarczyć. Tymczasem Ford powiedział, że owszem, na rynek amerykański to jest ok, i tak będzie, natomiast zanim oni wprowadzą ten samochód do Europy, minie trochę czasu i zdążą dopasować wnętrze tego samochodu do gustów europejskich klientów. I no, ja nie widzę tutaj, szczerze powiedziawszy, postępu. Nie mówię, że kompletnie nic się nie zmieniło, być może czegoś nie dostrzegam, ale to nie jest poziom takiego typowego europejskiego bestsellera klasy segmentu D, więc wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze przestrzeń do tego, aby wnętrze wyglądało trochę lepiej. Tak jak mówię, zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i o materiały wykończeniowe. Ale po kolei, jeśli chodzi o materiały wykończeniowe, to nie jest oczywiście wszędzie tak źle, bo tutaj mamy na przykład plastiki, które jak najbardziej uginają się pod palcem, są przyjemne w dotyku, wszystko jest ok, również na drzwiach, tutaj nikt nie oszczędzał, tutaj jest też przyjemnie wyczuwalna taka pianka. Podłokietnik, jak widać, mięciutki i wygodny i komfortowy, oczywiście skórzane kierownice. To nie jest jakaś bogato wyposażona wersja, więc tym bardziej bierzcie na to poprawkę, że już w wersji, w której jak widać mamy taki niewielki wyświetlacz radia, który krytykowaliśmy już przecież w poprzedniej, jakby przed faceliftingiem w Focusie, a co dopiero w nowym Mondeo, no, należy się tutaj parę słów krytyki, że wciąż to jest oferowane w ogóle jako dostępne wyposażenie. To jednak mamy tu i przyjemne materiały na kierownicy i całkiem sporo miękkich tworzyw. Natomiast no, tutaj jakby cały projekt tych przycisków, dobór tych, popatrzcie, to nie wygląda jakoś tak premium. To wygląda raczej jako taka zaślepka plastikowa, która, no popatrzcie, ile jest tego plastiku, który nie wygląda zbyt drogo. To jest chyba najsłabszy moment tego Mondeo. Tutaj proszę bardzo, mamy na przykład taką listwę przed pasażerem, również to nie robi to jakiegoś szałowego wrażenia, powiem tak. Tutaj akurat porównując do Passata, którego pewnie testowałem w znacznie bardziej wyższej, w bogato wyposażonej wersji, robiło to lepsze wrażenie, ale nawet biorąc na to poprawkę, to nie jest moim zdaniem materiał na takiego typowego bestsellera. Jeśli chodzi o solidność spasowania, to możemy tutaj zrobić taki... Tutaj pierwsze pociągnięcie sprawiło, że skrzypiał tutaj ten tunel centralny. Delikatnie, jak widać, się rusza. No, delikatnie wydaje jakieś dźwięki, ale to nie jest jakiś słaby poziom. Tutaj też, moim zdaniem, wszystko jest w miarę ok. W porównaniu do poprzednika jest na pewno lepiej.
Jeśli chodzi o praktyczność, to tu mamy takie typowo dwa amerykańskie uchwyty na kubki, uchwyty, do których można, no tutaj jakby, żeby to pokazać, proszę bardzo, wkładamy komórkę i komórka praktycznie wpada prawie do końca, takie głębokie, takie wygodne, więc tutaj napój gazowany w rozmiarze XXL raczej się zmieści. Tu mamy kolejny zestaw schowków, popatrzcie, miejsce na takie szybkie odłożenie telefonu komórkowego, gdzie można go łatwo po niego sięgnąć, to jest fajny patent. Mamy niedaleko też, jak widać, wyjście 12 V, więc możemy ten telefon ładować. Tam niżej jest jeszcze jedna tacka, więc ewentualnie telefon może wylądować mniej więcej tam. Mamy też schowki w drzwiach, które są dosyć mało określone, jeśli chodzi o to, co w nich można trzymać. Szczególnie mam na myśli tutaj to wgłębienie teoretycznie na butelkę. Mam tu akurat ze sobą przeniesioną butelkę i szczerze powiedziawszy, ustawienie tego w takim stylu, no, nie robi dobrego wrażenia, to raczej nie jest to. Każde inne ustawienie kończy się niestety albo takim schowaniem całkowitym tej butelki, no, albo jakimś innym wariantem. W każdym razie to nie jest do końca wygodne. Jeszcze powalczę z tym chwilę. Może tak. No dobrze, można to schować, to są dość pojemne schowki, ale to raczej nie jest coś, czego byśmy oczekiwali po nowoczesnym samochodzie z segmentu D. To powinno być bardzo wyraźne miejsce, gdzie możemy schować butelkę, bo ja tutaj nie mówię nawet o tym, że to jest akurat butelka duża i 1,5-litrowa. Mówię o tym, że gdyby ona była nawet litrowa, to i tak jak ona niby tutaj ma pionowo stać. Więc to jest moim zdaniem jakiś tam problem. Tutaj możemy sięgnąć pod podłokietnik. Tu mamy taką tackę. Pod tacką jest całkiem sporo, jak widać, jeszcze przestrzeni. Mamy tu też wejście line-in, mamy tu też 12 V wyjście, mamy tu też wejście USB, więc wszystko jest w najlepszym porządku. I może jeszcze sięgnijmy tutaj do schowka, a tu znajdziemy, jak widać, taką całkiem praktyczną półeczkę. Czyli mamy jedno piętro, drugie piętro, oświetlenie niestety tylko tam pod spodem i to jest oświetlenie mało skuteczne, ale to zobaczycie w filmie nocnym. Podsumowując, samochód w środku nie jest zły i robi dobre wrażenie. To, czego dotykamy, jest przyjemne, to, z czego dotykamy, jest komfortowe. Wszystko jest, no tutaj po prawej stronie przesadziłem z tym komfortem. Tutaj niżej wciąż mamy, popatrzcie, ta skorupa jest wciąż miękka, więc naprawdę mimo podstawowej dosyć wersji wyposażenia, ten samochód nie jest wyposażony w jakieś najgorsze materiały wykończeniowe, jest ok, ale kilka plastików naprawdę przydałoby się wykończyć troszkę inaczej. Tutaj mamy też taki lakierowany plastik. To nie wygląda źle, tu mamy, jak widać, taki aluminiowy, zapewne plastik, który udaje aluminium, który ozdabia te uchwyty. Niżej mamy już twardą skorupę, jeszcze niżej twardą skorupę, wiadomo, ale tutaj bardzo wiele elementów, których dotykam na co dzień, jest elementów wykończonych raczej miękkimi, przyjemnymi w dotyku tworzywami. Gdyby tylko ten projekt był trochę bardziej europejski, gdyby tylko Ford spróbował uniknąć tych, no, co tu dużo mówić, tandetnie wyglądających fragmentów plastiku, to tak naprawdę zniknęłaby ta pięta achillesowa, która sprawia, że całe wnętrze nie wygląda zbyt europejsko i bestsellerowo. I jeszcze dwie dobre wiadomości. Plastiki z przodu i z tyłu wyglądają tak samo i są tak samo przyjemne w dotyku i miękkie, a szyba chowa się w całości do drzwi. No i teraz wrażenia z jazdy. Może zacznę od tego, co mnie zadziwiło najbardziej, czyli wyciszenie. W nowej generacji samochód jest naprawdę fantastycznie wyciszony. Ja kiedyś miałem Mondeo trzeciej generacji, jest też 2 litry TDCi, 130 koni. Ten samochód na zimno chodził jak traktor, na ciepło niewiele lepiej. Natomiast tutaj po odpaleniu na zimnym silniku okazało się, że samochód jest prawie cichy. Znaczy słychać, że tam jest jakiś diesel, ale to naprawdę jest porządny poziom wyciszenia. Również przy 130, zresztą zobaczycie, również efekt jest wyciszenia.
skupienie pracy nad wyciszeniem naprawdę bardzo wyraźny. Także pierwszy plus to jest lepsze wyciszenie. Drugi plus to jest naprawdę niezłe zawieszenie. Szczerze powiedziawszy, nie wnikając w szczegóły techniczne i teorie, w praktyce ten samochód naprawdę fantastycznie łączy zarówno komfort prowadzenia, bo bez problemu połyka mniejsze i większe nierówności, chociaż z większymi może czasem może być problem. Bo jak szybciej jedziemy po drodze, która ma takie długie fale, to czasem wydaje się, że ten dziób nieco zbyt chętnie nurkuje do tych fal. Ale większość, 95% wszystkich takich codziennych jakichś przejazdów przez tory i drobne nierówności, ten samochód naprawdę z gracją połyka. A jednocześnie, kiedy musimy w zakrętach podziałać, kiedy musimy szarpnąć mocniej kierownicą, to okazuje się, że ten samochód, nie dość, że ta kierownica bardzo informatywnie nas poprowadzi przez te wszystkie zakręty, będziemy dokładnie czuć, co się dzieje pod przednimi kołami, to jednocześnie zawieszenie zachowa się dokładnie tak, jakby miało to być zawieszenie zestrojone wyłącznie na dynamiczną jazdę i sport. Także połączenie jest fantastyczne, z jednej strony komfort, z drugiej strony dynamika. To może jeszcze teraz słowo pochwały dla skrzyni biegów. Co prawda ja nie uważam, że ona się poprawiła dużo bardziej od trzeciej generacji, z którą ja miałem do czynienia. Ale ona w trzeciej generacji już była naprawdę fantastyczna i tutaj dokładnie tak samo, same pozytywne znów odczucia, czyli biegi wchodzą bardzo wyraźnie, są takie odpowiednie kliki, odpowiedni wysiłek tutaj trzeba włożyć, żeby wbić kolejny bieg. No po prostu dobrze działająca manualna skrzynia biegów. No i ostatnia rzecz to jest silnik 2.0 TDCi 150 koni. Niestety nie dostaliśmy tego mocniejszego, ale ta 150-konna jednostka, powiem tak, ja widziałem opinię w internecie, że ten silnik gdzieś tam na dole nie zbiera się zbyt szybko. No i szczerze powiedziawszy, rzeczywiście można by mieć wrażenie, że tam dopiero od 2000 to się zbiera. Ja się z tym zgodzę, ale być może w dużym stopniu wrażenie takiej ospałości tego silnika, tego słabszego, wynika nie tyle z tego, że czegoś mu brakuje. On jest na tyle szybki i sportowy, na ile miał być. Tylko z tego, że w odróżnieniu od poprzedniej generacji, w tej generacji ten silnik bardzo liniowo oddaje moc. Co skutkuje tym, że nie mamy tego efektu eksplozji nagle mocy, kiedy wciskamy mocno gaz i prawda, w pewnym momencie nic się nie dzieje, turbo dziura długo trwa i nagle prawda, kopnięcie w plecy i masaż pleców i super zabawa. Tutaj tego nie ma. Wciskamy gaz i od początku do końca, od 1500 do 4000 obrotów, czujemy mniej więcej ten sam potok jakby mocy, który silnik oddaje na koła i to jest moim zdaniem dobre, dlatego że nie ma jakichś niespodzianek, cały czas mamy mniej więcej takie same przyspieszenie, chyba to jest raczej należy uznać za dobrą cechę tego samochodu. Trochę mniej emocji, trochę, może nie jest to jakiś sportowy samochód z tym silnikiem, to jest taki raczej fajny kompromis. Silnik tak samo kompromisowy, jak i reszta samochodu, właściwie w tym dobrym z tego słowa znaczeniu kompromisowy, czyli niezłe osiągi połączone z oszczędnością, a jednocześnie niezły komfort połączony z dynamicznym pokonywaniem zakrętów. Można by powiedzieć, ok, nie wszystko to jest tak, jakbyśmy mogli sobie wymarzyć, ale wystarczy zająć miejsce, przekręcić kluczyk, dodać gazu i okazuje się, że Ford Mondeo, ten stary, dobry Ford Mondeo wciąż tu jest i wciąż potrafi naprawdę cieszyć kierowcę. O to chodziło, żeby zachować to, co poprzednie generacje Mondeo robiły najlepiej, czyli jeździły. Kiedy zajrzymy do cennika Forda Mondeo, to znajdziemy tam ponad 50 różnego rodzaju wersji, odmian i wariantów. I jeśli chcemy kupić najtańszy z nich, to trafimy na Forda Mondeo czwartej generacji, dlatego że wciąż jest dostępny w polskich salonach i z podstawową jednostką benzynową, czyli 1.5 EcoBoost 160 koni, kosztuje 73 tysiące złotych. Jeśli chcemy mieć Forda Mondeo piątej generacji z tym samym silnikiem, to dopłacimy aż 16 tysięcy złotych i w tej cenie właśnie 89 tysięcy złotych dostaniemy hatchbacka z benzynowym podstawowym silnikiem. Jeśli zechcemy dopłacić do kombi, to dopłacimy zawsze w każdej odmianie 4 tysiące złotych, może za wyjątkiem wersji hybrydowej, która jest dostępna tylko w wersji sedan i od razu powiem, że kosztuje 122 tysiące złotych. Jeśli zdecydujemy się na wersję z silnikiem diesla, to 115-konna odmiana 1.6 TDCi będzie kosztowała 95 tysięcy złotych. Najdroższa zaś jednostka to jest 2.0 TDCi 180 koni ze skrzynią automatyczną PowerShift w najwyższej odmianie wyposażenia Titanium będzie kosztowała 132 tysiące złotych. Nasza wersja, czyli kombi, manualna skrzynia biegów i 150-konny silnik 2.0 TDCi kosztuje 111 tysięcy złotych, a gdybyśmy chcieli mieć wersję z automatyczną skrzynią biegów, dopłacilibyśmy 9 tysięcy złotych.
zł. Na wyposażeniu standardowym w tym samochodzie znajdziemy m.in. projekcyjne halogenowe światła. Znajdziemy oczywiście charakterystyczną dla Forda podgrzewaną przednią szybę, komplet czterech systemów elektronicznych, które dbają o nasze bezpieczeństwo, dwustrefową klimatyzację i parę innych przyjemnych dodatków. Natomiast tutaj mam listę dodatków, za które musimy dopłacić, a mianowicie na przykład inteligentny tempomat z systemem wczesnego ostrzegania, czyli Adaptive Cruise Control plus Distance Alert za 8500 zł, reflektory w technologii Ford Dynamic LED za 5150 zł i tutaj wchodziłbym w to, że tak powiem, w ciemno, dlatego że jazda z tymi podstawowymi światłami to jest właśnie trochę jazda w ciemno, bo wydaje mi się, że nie świecą one tak jak, no na pewno nie będą tak dobrze świeciły jak świecą LEDy. No i wreszcie coś, za co bym w życiu nie dopłacił, a mianowicie system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach, czyli blind spot information. Nie dość, że musimy za to zapłacić, za tą, prawda, ikonkę, która czasem mignie w bocznym lusterku, to jeszcze ile? 2700 zł, a w życiu. Konkurencja w tym segmencie jest potężna i to nie tylko ze strony Niemców, ale też Japończyków, Koreańczyków czy Francuzów. Ja do porównania postaram się dobrać samochody, które mają również około 150 koni z silnikiem diesla i nadwozie typu kombi. I tak zaczniemy od Passata, który w wersji Variant, w podstawowej wersji, bo tu będę porównywał tylko podstawowe wersje, kosztuje 4000 zł więcej niż Ford Mondeo, który, przypomnę, kosztuje 111 tysięcy zł. Passat Variant kosztuje 115 tysięcy złotych, a więc 4000 zł drożej. Jeśli pójdziemy w kierunku Francuzów, to za te same 111 tysięcy złotych co Ford Mondeo dostaniemy o 10 koni mocniejszego Peugeot 508 SW. Jeśli pójdziemy do Japończyków, to na przykład Mazda 6 będzie w sumie najdroższa w tym zestawieniu, bo za 150-konną jednostkę, która ma pojemność 2,2, niestety zapłacimy 122 tysiące złotych, wersja oczywiście również kombi, a to prawdopodobnie wynika z tego, że przekroczony tutaj został próg akcyzowy 2 litry, stąd wyższa cena. Na drugim biegunie jest Hyundai i40, który w wersji kombi z słabszym, co prawda, bo silnik 1.7 CRDI ma tylko 136 koni, kosztuje niewiele poniżej 98 tysięcy złotych. W ramach podsumowania opowiem Wam bajkę. Dawno, dawno temu po obu stronach oceanu mieszkali kuzyni Ford Mondeo po stronie europejskiej i Ford Fusion po stronie amerykańskiej. I Ford Fusion był takim ubogim krewniakiem trochę Mondeo, no, odpowiednio dopasowanym do oczekiwań na obu rynkach. Aż pewnego dnia pojawił się magik w Fordzie i powiedział, wyczarował właściwie nową strategię One Ford, czyli strategię, według której ten sam model będzie sprzedawany po obu stronach oceanu. I ten model oczywiście musiał odpowiednio uwzględnić oczekiwania czy tradycje na obu rynkach. I co z tego wyszło? Samochód, który absolutnie oczarował Amerykanów, dlatego że w porównaniu z tamtym Fusionem, nowy Fusion jest o wiele lepszy i to widać po statystykach sprzedaży, dlatego że nowy Fusion w 2013 roku przykładowo był sprzedany ponad, właściwie prawie 300 tysięcy razy, to jest ogromna liczba, szczególnie jak na warunki polskie. Można by powiedzieć, że Amerykanie zamiast jeździć na Alaskę, dostali nagle bilet na wakacje do Tajlandii. Z kolei w Europie można powiedzieć, że ten przeskok dla nas już nie jest tak wyraźny, tak widoczny jak dla Amerykanów. Czy to oznacza, że należy przejść obok tego samochodu obojętnie? Oczywiście, że nie. Ten samochód jest bardziej nowoczesny, lżejszy, bez dwóch zdań ładniejszy, chociaż z drugiej strony no, niestety jest wolniejszy niż poprzednik i niestety jest mniej praktyczny niż poprzednik. Ale to wszystko wychodzi, kiedy czytamy i porównujemy liczby. Natomiast moim zdaniem największym plusem tego samochodu jest to, że kiedy zajmiemy miejsca, dodamy gazu, przejedziemy parę zakrętów, to wtedy okazuje się, że Ford Mondeo jest naprawdę wart uwagi. Muszę powiedzieć, że jesteście skuteczni. Tyle razy prosiliście mnie o test nowego Mondeo, że już nie czekałem, aż się pojawi w parku prasowym w Warszawie, tylko pożyczyłem to auto od krakowskiego dealera. Także dziękuję za motywację i zapraszam do oglądania następnych testów. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji.
Teraz test widoczności. Słupek A jest dosyć szeroki i jest pochylony pod sporym kątem, co sprawia, że jak widać z punktu widzenia dwumetrowca tutaj wycina fragment widoczności. Z drugiej strony zewnętrzne lusterko jest powieszone na drzwiach. Między lusterkiem a słupkiem A mamy jeszcze takie dodatkowe, jak widać, okienko, co sprawia, że sytuacja wcale nie jest taka zła. Górna krawędź przedniej szyby wysoko, wewnętrzne lusterko niestety odrobinę za nisko. Może to nie jest jakiś wielki problem, ale jakby było przynajmniej tyle, to już było dobrze. Tymczasem ja to z punktu widzenia dwumetrowca widzę w ten sposób i mi tutaj wewnętrzne lusterko delikatnie przeszkadza. Po prawej stronie jest, jak widać, luka między słupkiem a lusterkiem, więc nie jest źle. Idziemy dalej, między słupkami C i D spora szybka, tylna szyba bardzo daleko, więc trzeba mieć wyczucie, ale jest pionowo ustawiona, więc myślę, że z parkowaniem nie będzie problemu. Jeśli chodzi o jakieś wsparcie kierowcy, to tutaj po włączeniu biegu wstecznego dostajemy informacje z czujników. Akurat w naszym testowym samochodzie nie ma kamery cofania. Po otwarciu Ford Mondeo wita nas podświetleniem pod lusterkami i LED-owym podświetleniem wnętrza. Podświetlenie zegarów jest czytelne, kolorystyka jest zbliżona do tego, co jest w Fordzie Focusie. Mamy tu też ekran komputera pokładowego. Na kierownicy wszystkie przyciski podświetlone, pod kierownicą podobnie. Podobnie też na drzwiach. Po prawej stronie również wszystkie przyciski, pokrętła, ekrany, wszystko jest odpowiednio podświetlone, chociaż brakuje tu takiego delikatnego światła, które by było rzucane tu gdzieś w okolice dźwigni do zmiany biegów. Szkoda, że zabrakło takiej diody na podsuficie. Pozostałe przyciski na podsuficie są podświetlone. Znajdziemy też światło już niediodowe w daszkach przeciwsłonecznych, czy też w schowku przed pasażerem, chociaż ten schowek jest podświetlony bardzo słabym światłem. Tu, jak widać, kamera pokazuje tylko punkt tego światła, ale już to, co jest oświetlane przez to światło, praktycznie nie jest tu widoczne, dlatego że jest ono rzeczywiście bardzo słabe. No i po prawej stronie mamy oczywiście podświetlony przycisk do sterowania. No teraz kamera zwariowała. O, do sterowania. No dobra, przekazuję pozdrowienia dla Sony. Nie umie ostrzyć w nocy, ok. Z tyłu również, uwierzcie mi, tu jest przycisk. O, tutaj akurat wyostrzyło z tyłu. Tu jest przycisk do sterowania szybami elektrycznymi. Także samochód wydaje się, że jest podświetlony w nocy dokładnie tak, jak to tego możemy oczekiwać od tego typu samochodu. Może z paroma drobnymi błędami, tak jak na przykład brak tej diody, która by delikatnie rozjaśniała wnętrze. Światła z przodu. Światła z tyłu. I bardzo skuteczne podświetlenie bagażnika. Droga podmiejska. Jazda przez miasto. I jazda za kopianką. Wyciszenie na postoju. Przy rozstawie osi 2,85 m Ford obiecuje średnicę zawracania na poziomie 11,60 m, a w praktyce wygląda to tak. W sumie jak na tak wielki samochód to nie najgorzej. Myślę, że jesteśmy tam parę czy kilkadziesiąt centymetrów na parkingu po prawej stronie. W sumie można powiedzieć, że auto jest dość zwrotne, szczególnie jak na swoje gabaryty.